Alicja, w dzisiejszym filmie inkubacja jajeczek przepiórczych i mam tutaj przed sobą, moi drodzy, 4 wytłoczki po 18 jajeczek przepiórczych, czyli aż 72 jajeczka różnych odmian, kolorystycznych, także ja sobie te jajeczka obejrzę i widzimy się, jak już będę je dawała do inkubatora. Tutaj mamy 10 jajeczek, które były naprawdę bardzo, bardzo mocno popękane. Patrzcie, tutaj jest w ogóle dziura w tym jajku. No, dziury to się naprawdę nie spodziewałam, wam powiem. Oprócz tego widzę, że jeszcze 6 jajeczek ma błonkę w całości, natomiast jest trochę porysowanych, więc jeszcze zastanowię się, czy je dam. Raczej je dam, bo naprawdę mega mi szkoda, że tyle jajeczek mi aż odpadło. W sensie tylko te porysowane, bo tych popękanych to bym no po prostu nie mogła dać. Porysowanych jajek też nie powinno się dawać do inkubatora. Zauważyłam, że są porysowane dopiero przy prześwietlaniu. Ja je dam do inkubatora, bo mega mi szkoda tych jajek. Natomiast jest to ryzyko i ja robię to na własne ryzyko. Lepiej nie dawać takich jajek do inkubatora. I żeby zminimalizować ryzyko, że coś się z nimi stanie, prześwietlę je trzeciego dnia, czyli aż 2 dni wcześniej niż resztę. I teraz wyczyszczę jajka, bo są wyjątkowo brudne. Oczywiście nie pod bieżącą wodą, tylko patyczkiem do uszu. I mamy 61 jajeczek w inkubatorze, w tym jest te 6 porysowanych jajeczek, natomiast będę ich wyjątkowo pilnowała. Jak widzicie, te 6 porysowanych jajeczek jest w inkubatorze obok. Widać, że są już zalężone, bo już je prześwietlałam. I mamy 5 dzień, więc trzeba prześwietlić jajeczka. Z 61 jajek, które włożyłam do inkubatora, zostało mi 34 jaja zalężone. Żadne jajko nie obumarły, tutaj mamy 24 jajka, które nie były zalężone. Jeszcze wcześniej tego trzeciego dnia odrzuciłam 3 niezalężone jaja, które uznałam za takie, które też lepiej było wtedy prześwietlić i zapomniałam wam wtedy o tym wspomnieć, dlatego mówię o tym teraz. I te jajeczka z tego inkubatora przełożymy do tamtego, bo tych tutaj jest naprawdę mało. A w tym małym spokojnie mi się zmieszczą. Jak widzicie, jajeczka już są w inkubatorze. I mamy już 10 dzień inkubacji, więc prześwietlamy jajeczka. I mamy tutaj 2 jajeczka, które nam obumarły. I to jedno jajeczko to jest to jajeczko, które mi tak nie bardzo pasowało, a to drugie to jest to, które miało tą komorę powierzchowną po drugiej stronie. To są te 2, które odłożyłam w tym inkubatorze. No i jak widać, niestety sobie nie poradziły. Czyli w inkubatorze zostały mi 32 jajka. Słuchajcie, moi drodzy, mamy 15 dzień, więc prześwietlimy sobie jajeczka, zobaczymy, jak tam się mają piskaczki i dzisiaj przestajemy obracać jajeczka. Jestem po prześwietleniu i wszystkie jajeczka żyją, wszystkie mają się dobrze i... O, tutaj jajeczko się ruszyło! Akurat nie wiem, czy udało mi się nagrać, ale one cały czas mi się ruszają. Chciałam je poukładać w miarę równo, ale wiecie, jak to jest z jajeczkami, które szykują się już do wylęgu. Układają się tak, jak sobie chcą. Chciałam wam, moi drodzy, pokazywać na ponakłane jajka. Tutaj też jest nakłute jajko, tylko nie wiem, czy widzicie, ale tutaj już tak mocno jest nakłute. Tutaj są ponakłuwane, bardzo dużo ich jest ponakłuwanych.
32 zależonych jaj wykluło się 25 piskaczków, od chowalniku mam 24, gdyż jeden miał problem z chodzeniem i niestety sobie nie poradził. Z tych 24, 3 mają również problem z chodzeniem. Mam nadzieję, że się jeszcze rozchodzą. Jestem już parę dni po nagraniu i pokluciu i w odchowalniku mam 23 piskaczki. Z tych 3, co miało problem z chodzeniem, 2 na szczęście już tego problemu nie mają. Niestety jeden sobie nie poradził, ale bardzo się cieszę, że te 2 się rozchodziły. Chciałam Wam jeszcze bardzo podziękować za obejrzenie tego filmu, zaprosić do oglądania kolejnych i jak zawsze życzyć Wam miłego dnia.